Tym razem pokażę Ci, jak dla danej wartości znaleźć wszystkie elementy przypisane do tej wartości i wyświetlić je w jednej komórce, oddzielając je od siebie separatorami. Rozwiązanie tego problemu było już pokazywane tutaj na YouTubie w duelu, w którym Excel is Fun i Mr. Excel pokazywali, jak zrobić to przy pomocy formuły i przy pomocy VBA, a potem w odcinku 14-15 Excel is Fun pokazał, jak zrobić to przy pomocy Power Query, sposobami, które zasugerowali Bill Szysz i Emin Uzun. W tym odcinku ja pokażę Ci moje podejście do tego problemu, jeszcze troszkę inne niż te, które pokazał Mike w odcinku 14-15. Do dzieła! Pierwszy krok, umieszczam kursor w danych, które chciałbym analizować. Te dane już są przerobione na poprawną Excelową tabelę. Wczytam je do Power Query, więc klikam w kartę Power Query w polecenie z tabeli lub jeżeli masz Excela 2016 lub wyższego, to karta dane, grupa pobieranie i przekształcanie, przycisk z tabeli. Pojawi się edytor Power Query, w którym zobaczę te dane źródłowe i spróbujemy je zgrupować według tej kolumny invoice, według tej kolumny numer faktury. Więc zaznaczam tę kolumnę, klikam na jej nagłówku prawym przyciskiem myszki, wybieram polecenie grupuj według i ustawiam, aby grupowanie było według kolumny invoice i aby pokazywane były wszystkie rekordy. Nową kolumnę, która powstanie w wyniku grupowania, nazwę items. Operacja, która będzie wykonana, to wszystkie wiersze. Spójrz, zanim kliknę OK, co mi da takie grupowanie. Pojawi mi się w wyniku tego grupowania, ta tabela zostanie przerobiona na też dwukolumnową tabelę, w której w pierwszej kolumnie będą wszystkie unikalne numery faktur, a w drugiej kolumnie będą obiekty typu table, które będą zawierały dane z obu kolumn dla każdego numeru faktury. Czyli takie dane w pierwszej grupie, takie dane w kolejnej tabeli, takie dane w kolejnej tabeli. Sprawdźmy to. Klikam OK. Tak jak mówiłem, jeżeli chciałbym się upewnić, podejrzeć, że rzeczywiście tak jest, to klikam obok tego napisu table i w dolnej części ekranu mogę zobaczyć, co kryje się w tym obiekcie. Power Query jest fantastyczne, ponieważ w odróżnieniu od Excela, od arkusza Excelowego, w komórkach tu w Power Query mogą być obiekty typu table, typu record, typu list, a nie tylko pojedyncze wartości tekstowe lub liczbowe. Co dalej zrobimy? Chciałbym teraz te obiekty typu table przerobić na obiekty typu list i wykluczyć z nich tę kolumnę invoice, tak żeby została tylko kolumna item i żeby to była lista z tymi wartościami, które są w kolumnie item. Co zrobię? Rzucę okiem na pasek formuły. Jeżeli nie widzisz tego paska formuły, to należałoby kliknąć w kartę widok i zaznaczyć opcję pasek formuły. Ustawiam kursor w pasku formuły i interesuje nas ten fragment tu. Słówko each mówi, że dla każdego rekordu w tej bieżącej tabeli ma zostać wykonana jakaś operacja. Ta, która jest po słówku each przed przecinkiem, czyli to. A co robi ten symbol podkreślenia? On symbolizuje bieżący rekord albo bieżące rekordy w tym przypadku z tego poprzedniego kroku, ponieważ grupując dane do tej kolumny tutaj wskoczyło mi wiele wartości, pojawiły się obiekty typu table i każda z tych tabel kryje w sobie jakieś rekordy, te, które widać w dolnej części ekranu. Ja bym chciał, żeby z tych rekordów została przekazana tylko jedna kolumna, nie dwie kolumny, tylko jedna kolumna item. Więc co zrobię? Ustawię się za tym symbolem podkreślenia, otworzę nawias kwadratowy i wpiszę nazwę tej kolumny, którą chciałbym brać pod uwagę. Czyli nie obie kolumny, a jedynie tę kolumnę o nazwie item. Klikam Enter i spójrz jak pięknie. Obiekty typu table zmieniły się na obiekty typu list i w dolnej części ekranu mogą zobaczyć, co się kryje pod tymi listami. Jeszcze jeden mały ząg, zanim rozwinę tę kolumnę, bo mogę to zrobić bardzo łatwo klikając w ten przycisk, który służy do rozwinięcia tych wartości do nowych wierszy lub wyodrębnienia tych wartości, muszę jeszcze zmienić typ danych na tej kolumnie. Tutaj został typ danych table. Wzięło się to stąd, że ten krok grupowania nadał tej kolumnie taki typ danych. Ten fragmencik tutaj za to odpowiada. Abym mógł tę kolumnę teraz rozwinąć, to typ danych nie może być table, więc usuwam ten typ danych, który Power Query sobie samo tutaj przypisało. Nie będę go definiował, więc Power Query ustawi sobie na tej kolumnie typ danych dowolny. I bardzo dobrze, bo teraz mogę kliknąć w przycisk służący do wyodrębnienia tych wartości albo rozwinięcia i zdecydować, co chcę zrobić. Chcę wyodrębnić te wartości i chciałbym, aby separatorem był przecinek. Klikam OK. I w zasadzie gotowe. Wyrzucę te dane do Excela,
klikam w kartę narzędzia główne, rozwijam przycisk zamknij i załaduj, wybieram zamknij i załaduj do. W majowym update'cie do Power Query zostało zmienione to okienko, w którym wybieram, gdzie dane mają zostać załadowane i bardzo dobrze, bo to okienko jest o wiele wygodniejsze. Wybieram opcję istniejący arkusz i wskazuję jakąś komórkę, na przykład tę. Klikam OK, muszę sekundę poczekać i mam dane w takiej formie, jak, w jakiej chciałem je mieć. Drugie podejście, drugi sposób, też bardzo sprytny, może nawet odcinkę prostszy do wytłumaczenia. Znowu wczytam te dane do Power Query. Podobnie jak przed chwilką, znowu wykonam grupowanie według tej kolumny invoice. Więc zaznaczam tę kolumnę invoice, klikam prawym przyciskiem myszki, wybieram polecenie grupuj według i identycznie jak wcześniej grupuję według kolumny invoice i będę chciał mieć wszystkie rekordy. Nową kolumnę nazwę, w sumie to obojętne jak, bo i tak za chwilkę ją będę usuwał i będę chciał, aby operacja, która jest wykonywana, to była wszystkie wiersze. Klikam OK. I mam identycznie jak wcześniej kolumnę z obiektami typu table i w tych tabelach siedzą dane z obu kolumn z tej tabeli, którą widziałem przed chwilką, przed tym krokiem. I teraz chciałbym wydobyć stąd tylko kolumnę item. Inne podejście będzie takie, że dodam nową kolumnę i tam napiszę formułę, która wyciągnie mi z tych tabel tylko jedną kolumnę. Więc karta dodaj kolumnę, polecenie kolumna niestandardowa, tę nową kolumnę nazwę item, albo items w liczbie mnogiej i powiem, że chciałbym się odnieść do obiektów, które są w kolumnie helper, więc dwa razy klikam na kolumnę helper. Zauważ, że w tej kolumnie są obiekty typu table i te tabele mają jakieś kolumny, więc jeżeli chciałbym się odnieść do jednej z tych kolumn, to otwieram nawias kwadratowy i wpisuję nazwę tej kolumny. Zamykam nawias kwadratowy, klikam OK i spójrz, mam obiekty typu lista. Nie muszę nawet zmieniać typu danych, tak jak wcześniej to robiłem, usuwać tego zdefiniowanego typu danych. Usunę tylko tę kolumnę helper, a kolumnę items rozwinę, korzystając z opcji wyodrębnij wartości, korzystając z separatora, którym będzie przecinek, klikam OK i efekt jest dokładnie taki sam jak wcześniej. Który z tych sposobów jest lepszy, prostszy, sprytniejszy? Ciężko powiedzieć. Oba są fajne, oba troszeczkę inne niż te, które pokazywał Mike w odcinku 14-15. Również te dane wpakuję do Excela i sprawdzimy, czy te dane się aktualizują, jeżeli będziemy rozbudowywali nasze dane źródłowe, istniejący arkusz, na przykład ta komórka. Klikam OK. Dołożymy jeszcze jakieś zamówienia, jakieś faktury. Na przykład 1004, niech to będzie Ninja. I jeszcze jedno 1004, niech to będzie Belen. Enter. Kliknę w pierwszej z tych tabel będących wynikiem działania Power Query. Prawym przyciskiem myszki wybiorę polecenie odśwież, żeby tę tabelę tylko odświeżyć. Śmiga, ta druga. Odśwież, ekstra. Gdybym chciał odświeżyć obie te tabele naraz, mógłbym skorzystać z polecenia odśwież wszystko z karty dane. Sprawdźmy to zresztą. Dodam jeszcze jeden element do tej faktury 1004. Niech to będzie PM. Klikam teraz w kartę dane, polecenie odśwież wszystko albo Ctrl-Alt-F5. Muszę chwilkę poczekać, bo w ten sposób odświeżam wszystkie te zapytania. Damy parę chwil tutaj Excelowi, aby odświeżył te zapytania. I bach, w pierwszej tabeli już jest PM, w drugiej też już jest PM.